Komisja Sportu i Zdrowia pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 3 głosy za. Przepraszam, przy 2 wstrzymujących się, 1 przeciw. Komisja Oświaty, opinia pozytywna. 1 głos za, 3 głosy wstrzymujące się. I Komisja Gospodarki, opinia negatywna. 2 głosy za, 3 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pan prezes, pan prezydent, w sprawie uchwały, tak? Tak jest. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja wiem, że kiedy Państwo pracowaliście nad projektem uchwały, były rozmaite spory. Bezsprzecznie są to zawsze sprawy trudne. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości i chciałbym tytułem komentarza do tego projektu się odnieść w kilku zdaniach. Wiem, że ten projekt uchwały rodzi wiele emocji. Z pewnością są to sprawy trudne, ale bez wątpienia konieczne. To chcę wyraźnie podkreślić. To przepisy prawa nakładają na mnie obowiązek sprawdzenia, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy. Nałożyły też obowiązek weryfikacji kosztów wykazanych we wniosku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pod względem celowości ich ponoszenia. Rada Miasta natomiast podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. To jest jedyna delegacja ustanowiona przez przepisy prawa, która wprost wyposaża Radę w odmowę zatwierdzenia taryf. Innych możliwości nie ma. Dotychczas obowiązująca taryfa wynosi 5,79 zł za metr sześcienny dostarczonej wody, a wyliczona we wniosku taryfowym przez PWiK 6,04 zł za metr sześcienny. Natomiast za odprowadzenie 1 metra sześciennego ścieku dzisiaj płacimy 7,79 zł, a we wniosku 8,69 zł. Powinniśmy wziąć pod uwagę to, że w ostatnich latach wybudowaliśmy w Knurowie 45 km sieci sanitarnej, a także kilkadziesiąt kilometrów sieci wodociągowej. Zrealizowanie tak ogromnej inwestycji powoduje wzrost kosztów utrzymania sieci, w tym koszty amortyzacji. Należy pamiętać, że podporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, na które to zadanie pozyskaliśmy około 90 milionów, właściwie ponad 90 milionów, ale ostateczne rozliczenie niebawem nastąpi, z Unii Europejskiej, jest dla naszego miasta koniecznością z uwagi na ochronę środowiska i groźbę płacenia kar przez gminy w Polsce, które nie osiągną efektu ekologicznego. Wysoka Rado, mając na uwadze uwarunkowania ekonomiczne i prawne, a także troskę o dalszy rozwój miasta, w tym planowanie i dalszą budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach dotąd nieskanalizowanych, musimy w sposób odpowiedzialny podejmować również decyzje trudne, a na pewno niepopularne. Kończąc, wrócę do wątku precyzyjnie określonego przez prawo i stawiam Państwu radnym pytanie. Czy taryfy zawarte w projekcie uchwały zostały sporządzone niezgodnie z przepisami? Bo tylko wtedy Rada może odmówić zatwierdzenia taryf. Ja mam nadzieję, że tak zakładam, że Państwo radni zapoznaliście się wcześniej z uregulowaniami prawnymi. Jeżeli występuje konieczność prowadzenia dyskusji, to wierzę i namawiam, żeby ta dyskusja miała charakter merytoryczny, a nie charakter, który miałby na celu zdobycie popularności z tego względu, że prawo w tym zakresie jest precyzyjne. Zważcie Państwo jeszcze na jeden element. Otóż ustawodawca uregulował kwestię, że jeżeli wniosek byłby obarczony błędem, który stanowiłby naruszenie prawa, to wtedy oczywiście w majestacie prawa Rada może odmówić. Jeżeli wniosek jest skonstruowany zgodnie z przepisami prawa, to
to takiej odmowy de facto nie ma. Dlatego ustawodawca założył, że gdyby jednak się to zdarzyło, po 45 dniach taryfy wchodzą jako obowiązujące, ale te vacatio legis 45 dni jest elementem dyscyplinującym Radę, nie tylko naszą, w każdej gminie. Mówię o tym tylko dlatego, żeby właśnie ta problematyka i te sprawy nie były przedmiotem działań populistycznych w radach gmin i miast. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.